7 prostych technik, dzięki którym nauczysz się pływać. Wyobraź sobie, że przeglądasz zdjęcia znajomego, który właśnie wrócił z wakacji nad morzem. Co czujesz? Zazdrość? Nie? A może strach? Jeśli tak, to sporo cię łączy z takimi gwiazdami jak Carmen Electra, Snoop Dogg, Sandra Bullock czy Richard Branson. Każdy z nich boi się wody, co niekiedy bywa dość problematyczne. Jeżeli nie ufasz w 100% swoim zdolnościom pływackim, to dobrze trafiłeś. Dzięki naszemu poradnikowi w końcu poczujesz się jak ryba w wodzie. Wystarczy trochę wysiłku. Pod koniec filmiku znajdziesz ważną poradę, która któregoś dnia może uratować ci życie. Numer 1. Przezwyciężanie strachu. Strach to największa przeszkoda, jaką trzeba pokonać, kiedy uczymy się pływać. Zapewne zaskoczy cię fakt, że aż 60% ludzi boi się wypływać na głęboką wodę, a 45% przeraża woda przykrywająca głowę. Istnieje prosta technika, aby się z tym uporać i udowodnić światu swoją odwagę. Wdychaj wystarczającą ilość powietrza, przybieraj różne pozycje i poczuj, jak woda unosi twoje ciało na powierzchni. Nie wykonuj tego na głębokości większej niż 1 lub 1,5 metra, małymi kroczkami. 2. Oddychanie podczas pływania. Na pewno zdajesz sobie sprawę, że sposób oddychania ma niebagatelne znaczenie w trakcie pływania. Musisz więc nauczyć się, jak robić to poprawnie. Kiedy twoja głowa znajduje się ponad powierzchnią wody, weź wdech. Pod powierzchnią wydychaj powietrze ustami lub nosem. Spróbuj robić to rytmicznie. Kolejnym ćwiczeniem jest wstrzymywanie oddechu. Nigdy nie wiesz, kiedy ci się to przyda. Numer 3. Zaprzyjaźnianie się z wodą. Jeśli postrzegasz wodę jako wrogie i niebezpieczne środowisko, zmień nastawienie. Wyobraź sobie, że to dobry przyjaciel, czuły, troskliwy, zabawny. Połóż się na wodzie, rozłóż ręce na boki i odpręż się. Poczuj, jak woda podtrzymuje twoje ciało i powoli porusza nim niczym huśtawka. Zamiast na plecach możesz także położyć się na brzuchu. Załóż okulary do nurkowania i obserwuj podwodne życie. Dzięki temu poczujesz się nieco pewniej. Koncentrowanie się na tym innym świecie odwróci twoją uwagę i pomoże ci się zrelaksować. Numer 4. Używanie nóg. Jeśli przeszedłeś wcześniejsze etapy, pora zacząć pływać. Na początku musisz nauczyć się, jak używać nóg. Poćwiczmy wymachy do kraula. Wyprostuj ręce i chwyć się krawędzi basenu albo deski do pływania. Jeśli czujesz się stabilnie, zacznij unosić naprzemiennie jedną i drugą nogę w górę i w dół. Postaraj się wyprostować stopy i zaangażuj biodra. Przejdźmy do następnego stylu – żabka. Przytrzymaj się deski do pływania, a następnie rozszerzaj równomiernie nogi w bok i wykonuj kopniaki do tyłu na tyle mocno, żeby się odepchnąć i płynąć w przód. Nie wstydź się, że wyglądasz jak żaba. Właśnie o to tu chodzi. Numer 5. Używanie rąk. Moje gratulacje. Jeśli potrafisz już pewnie i rytmicznie używać nóg, możesz odhaczyć ten poziom i przejść do kolejnego. Nauczysz się teraz, jak używać rąk. Przewróćmy się na plecy i wykonajmy ruchy do grzbietu. Pracuj nogami jak w kraulu i trzymaj ręce wzdłuż ciała. Zacznij unosić je nad wodą, rysując w powietrzu półokręgi. Głowę odchyl jak najbardziej w tył. Ramiona powinny tworzyć pod wodą niepełne półokręgi na poziomie twojego ciała. Pamiętaj, żeby trzymać ręce wyprostowane i wiosłować naprzemiennie. Teraz przewróć się na brzuch. Poruszaj rękami jedna za drugą. Ręce powinny rysować pod wodą półokręgi i wracać do pozycji wyjściowej. Rób wdech, kiedy ręka znajduje się w powietrzu, a głowę kieruj zawsze w stronę ręki, która znajduje się akurat nad wodą. Nie zapominaj o koordynacji nóg i rąk. Kiedy czujesz się pewnie, przejdź do żabki. Jak to zrobić? Odpychając się nogami, skieruj ramiona w przód i wyprostuj je tak, aby przypominały strzałę. Następnie rozkładaj ramiona na boki symetrycznymi, półkolistymi ruchami, złączając je ze sobą na poziomie mostka, po czym wróć do pozycji wyjściowej.
kiedy ręce idą na boki, głowa powinna znajdować się nad powierzchnią. A jeśli pływanie z głową zanurzoną w wodzie w ogóle nie wchodzi w grę, możesz cały czas trzymać ją nad taflą wody. 6. Pływanie w miejscu. No, wspaniale! Jesteś już niemal zawodowcem, ale nie rzucaj się od razu do przepłynięcia Bałtyku. Wciąż musisz się wiele nauczyć, na przykład pływania w miejscu. Poruszaj nogami jak w żabce, zaciągając wodę, która znajduje się pod tobą. Rozciągnij ramiona na boki i wykonuj nimi okrężne ruchy. Pozwoli ci to unosić się w wodzie. Inny wariant to przyciągnięcie nóg tak, jakbyś jechał na rowerze, zgięcie rąk w łokciach i poruszanie nimi kolistymi ruchami w pewnej odległości od ciała. 7. Nauka pływania pod wodą. Teraz w pełni będziesz mógł cieszyć się wakacjami nad morzem, ale pozostaje jedna rzecz, dzięki której doświadczenie to stanie się jeszcze ciekawsze. Mówię o pływaniu pod wodą. Jak się tego nauczyć? Odepchnij się od ściany lub dna i zejdź pod wodę. Wyciągnij ramiona przed siebie tak, aby uformowały strzałę. Skieruj podbródek w stronę mostka, ale nie dotykaj go. Płyń powoli do przodu w kierunku obranego przez siebie celu. Pod wodą możesz poruszać rękami jak w żabce, czyli odpychając się poprzez prostowanie ramion. Poruszaj naprzemiennie nogami tak, jak podczas pływania żabką lub kraulem, albo wykonuj ruchy imitujące styl delfina. Jeżeli wybierzesz tę ostatnią opcję, zapewne docenisz, jak pomocne mogą okazać się płetwy. Pamiętaj, bezpieczeństwo przede wszystkim. Wygląda na to, że jesteś gotowy rzucić się na głęboką wodę, ale bądź odpowiedzialny. Jeśli wydaje ci się, że pływanie po wypiciu kieliszka wina to dobry pomysł, bardzo się mylisz. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu. Jeśli czujesz ból, masz zawroty głowy albo łapią cię skurcze, wyjdź z wody. Nie naśladuj innych i nie skacz z pomostu. To może być bardzo niebezpieczne. Pływaj tylko na dobrze utrzymanych, piaszczystych plażach, pilnowanych przez ratowników. Wybieraj miejsca, gdzie nie ma silnych prądów i gdzie regularnie sprawdza się wodę. Pora na obiecany bonus. Mam dla ciebie informację, którą nie każdy zna, a znać powinien. Kiedy pływasz w morzu, istnieje niebezpieczeństwo, że porwie cię prąd i odciągnie z dala od brzegu. W takiej sytuacji najważniejsze jest, aby zachować spokój. Nie próbuj walczyć z prądem, ponieważ w końcu zabraknie ci siły i nie dasz rady dopłynąć do brzegu. Zacznij od uspokojenia oddechu. Nie panikuj. Na początku płyń równolegle do linii brzegowej, następnie zmień kierunek i płyń powoli po przekątnej fali. To już wszystko. Pływaj odpowiedzialnie i ciesz się dobrodziejstwem wody.